Elo, elo! Witam wszystkich w odcineczku ze Sea of Thieves. Generalnie dużo osób mówiło. Blady, czemu nie wrzucasz całych pełnych montowanych odcinków bez cenzury? No gdyż uważam, że na główny kanał to fajnie, jak to jest trochę dynamiczne, bo w Sea of Thieves jest bardzo dużo takich fragmentów, momentów, kiedy po prostu nic się nie dzieje. Ale specjalnie dla tych ludzi rozpoczynam nową serię na tym kanale i tutaj będę wrzucać to samo, tylko totalnie niezmontowane, podzielone na odcinki, bez cenzury. No i mam nadzieję, że ten, kto chciał obejrzeć, będzie usatysfakcjonowany. Oprócz tego na start pojawi się parę zaległych odcinków, więc możecie tutaj zobaczyć jeszcze angielską wersję, bo będzie parę zaległych odcineczków. A potem wszystkie odcineczki z całą wyprawą do Shores of Gold będą się tutaj pojawiać w formie niezmontowanej, a na głównym kanale będzie się pojawiać w formie zwykłej, zmontowanej. No, i mam nadzieję, że wszyscy będą zadowoleni. A teraz zapraszam na filmik! Elo! Powiedz mi, co się przede wszystkim dzieje na tym statku, jakaś... Kraken się zepsuł. A, Kraken! Ja teraz to zadziałem. To wygląda jak gigantyczny reki, a nie Kraken. Pas, to jest ty, Vladi, kurde, Krakena. Ej, dobrodzieju, to jest twoja finalna forma tego w maniterze. Reki Tadeusz, no. Reki Tadeusz jest trochę upośledzony, musicie mu wybaczyć. Nie, no, a co się dzieje w ogóle? Nie, no, ja mówię ci, dobrodzieju, to nie jest, wiem, co robić. Dobrodzieju, to jest twoja, to jest twoja finalna forma, mówię ci. To jest twoja finalna forma. Walimy mu ciosa. Kurde, no, o. No ej, no to? Przecież on jest ten, to jest jakiś upośledzony, dobrodzieju. Nie, no, dobrodzieju, przecież on krzywdę jakie zrobi. To ma być ten potężny rekin z Sopotu? Nie sądzę za bardzo, no tak. Czyli średnio. Co on robi w ogóle? Co jest grane? Ja mu wskakuję na łeb, kurwa, chodź tu. Ej, dawaj, wskakuję o, mu na łeb. Jestem w nim! I co, coś, co tam ci ciekawego? Dobra! Jak to się mówi? YOLO! Co dobra, robi, dawaj go na siekę! Dawaj, dobrodzieju, dawaj go z Mieczysława, trzepiemy go! Bo nie, spadłem ze statku, cholera! Jaki on jest wielki, no, ale on no, w ogóle nie wiem, dostaje czy nie dostaje? Dobra, trzepie, ej, dawaj go na ten! Statek. No to żagi nie zwinęliście. O! Dobra, dobrodzieju, dawaj, no musimy go ten, okiem znamy go! Ej, jeżeliśmy tam w ten, zwincie dawaj, żagiel. Dawaj na niego te, siodło, żagiel. Siodło montujemy i będzie naszym pupilkiem! Dobra, dawaj, dobro. Montuj go! Nie robić, kurde, wahadło, czekaj. Montuj go, dobrodzieju! Bo za wolno pływam, no! Za szybko płyniecie! Dobra, Kupson, ty go montuj! Ten statek, kurde! Zatrzymany jest, zatrzymany już! Kupson! Ja chyba ten statek! Montuj, w rekinie! Montuj tego rekina, dawaj go na ciasto! Ej, on w ogóle jedź nie dostaje od nas, gościu! Co? Nic nie dostaje, jak zaraz tu z Mieczysława załatwię! Mamy amunicję i nic z tego nie jest. To jest chyba przerażające, nigdy Megalodona tak blisko nie oglądałem. Dobra, dawaj, czepiemy go z Mieczysława! Tadek, przesuń się! Nic nie robi, gościu! Proszę cię, już krwawi, zobacz, opatrzcie, załatwiłem go! Z miecza go zabiłem! W statku jest! Wcale wam nie pomogłem! Nieprawda, z miecza go załatwiłem! Ej, nie mogę się ruszyć, co jest, kurwa! No mówię, zaraz, on się zbuguje, zaraz będziesz mu chodzić, spokojnie. Ej, przepraszam bardzo, ale ja nie chcę nic mówić, ale to ja zadałem finalny cios mojego Mieczysława, więc... No, najbardziej upośledzony Megalodon ever, nie? Bo to chyba na podstawie tego twojego dobrodzieju z gry, tak mi się wydaje. Dokładnie, no. O, legenda skeletów, miło mi cię widzieć. Bladzić, mogę na moje drugie konto VIPa? Tadek upośledzony. Dawaj skarby, bo to tam będzie. Nie wiem, jak to się mówi. Da, no, ja mięso. Mięso bierzemy jak, Megalodona. Jak tak będziesz dalej wysyłać donate'y, tak najbardziej. Ta, on fikołka robi. O, no, oj, zniknął. Gdzie są skarby? Dawaj skarby, Menelu. A co on o, są tu. Są tu, dobra, to ja to wezmę. Z przodu są, dawaj harpunem to. Legendą skrytów. 2 miesiące, gratulacje, GG dla siebie. Ładnie, no. Wow, ile skarbów. Ile skarbów! Dwa kawałki mięsa były? Ile zebrałeś, Kuba? Ja jeden. Mam jeden jeszcze. A, okej. Okay. Ej, powiem wam, że ten potężny megalodon, jakim dobrodzieja z Sopotu, tak potężny, nie. To jakiś lamus był. No strasznie. Nie, co on w ogóle robi. Pierwszy raz widziałem, że megalodon tak się zachowywał. No mówię. Wąchał dupę statku, o co chodzi? Może on był, chciał się zaprzyjaźnić, a wyście go zabili, co nie? Nie, przepraszam, ja go zabiłem ostatecznym ciosem.
No tam są, dobra. Jeszcze to ja biorę z tego, ja biorę z góry do kajuty. Wziąłem tak. Tego mojego Mieczysława i sruł mu prosto w czaszkę od środka, tak było. Miecz mu nic nie robił, nie oszukał. Proszę cię. Prosto w czaszkę od środka. Prosto w czaszkę od środka. Pamiętajcie, że Bladnik gra w swoim tym Aha, właśnie, dobra, no to może u niego działa. Właśnie. U niego więc działało. Nie kłóć się, kupco, bo u mnie działało. Gdzie te skarby wszystkie są? Zniknęły. No, wzięli wszystko do środka. U ciebie zniknęły, u nas są. Tutaj są te herbatki, dobra. Rekin zjadł herbatę. To był w ogóle megalodon, jakiś dobry. To już ten podstawowy, dobry, ten podstawowy. Megalodon, lamus z Sopotu. Megalodon to jest taki z takim biało-żółtawym grzbietem. Wczoraj mieliśmy zielono-żółty. Tak, i czerwonego raz też mieliśmy, czy tam fioletowego, coś takiego. Tak, nie, no mówię, to był mega lamus z Sopotu, żałosny był, mega naprawdę. Megalodon chyba, mega lamus. No mega lamus z Sopotu, mówię ci. To, no to już nawet... Dobra, jaki tam kierunek na ten wyspę, co tam zaznaczyłem? Dobra. S-S-W-E? A ja to sobie tutaj... O, open chess! Uuu, kota se wezmę. Aktywować kota, tak po prostu... O, mam kota! A jak nazwać jego imię? Nie mam pojęcia. Skrzyni jedynkę. Skrzyni jedynkę. Wiecie, że to jest nasz ulubiony region i ulubiona wyspa? To jest Thief's Heaven, fajna wyspa, odpuściłeś guś. No super, kolego. Dobra, naprawdę. Kapitan Piotr. Piotr no. Dobra, Kapitan Piotr, biorąc pod uwagę, że tutaj dalej tu wysyłasz, jak najbardziej zasługujesz na to, żeby twoja druga postać na Twitchu miała VIPa. Jak najbardziej się na to zgadzam, więc jak będzie okazja, to twoja druga postać na Twitchu będzie miała tego VIPa. Nie masz robimy problemu. Tego questa na piątym dziękuję poziomie, jeszcze raz, Kapitan Piotr, piąteczka dla ciebie. Niebniemy. I gitara siema. Kolego, dzisiaj kolego, to już grubo no szalejesz, bo ej, burza jest, dawajcie do burzy, będziemy łowić ryby. Nie będziesz łowił teraz ryb. Burza! Lucyfer, dobra nazwa. Ale chciałem go nazwać Przemek. Duża burza, nie, później. Tak, później, jak GG później, dla Piotera, bo tutaj grube donaty już lecą. No ale zachęcam też innych do wysyłania grubych donatów. Dzieje się, dzieje się. Są do łowienia w sztormie. No. Ta, liczę. Dobrze. Tak, to będzie Przemek, mówiłem. No taki ładny sztorm, ale by brały ryby tutaj. A co, jak są sztormy, to lepiej biorą? No inny rodzaj ryb bierze w sztormie. Dobra, ej, one się świecą wtedy. Ej, muszę wam pokazać mojego kotka. To chodźcie, zobaczcie wszyscy, chodźcie, proszę się tu zebrać. Czekaj, do kajoty. Bo ja tego muszę zrobić. Zebranie. Jeśli nie nazwałeś kota Bartek, to mnie to nie interesuje. Ej, nazwałem go inaczej, ale jest super. Nazwij go Domino. Nie, spokojnie, już zobaczycie jak się nazwał. Chodźcie wszyscy do kajuty tutaj. Natychmiast proszę. O, do kajuty. O, zobaczcie, mój kot. Nie ej, nie mogę, no bo jest sztorm i jak puszczę koło, A, masz rację, dobra, potem to poprawimy. To jest, poznajcie Przemka. To jest Przemek. Czy mi rozwinie żagle, halo? No. Nie, no byś płynął na takich. Co, nie podoba ci się imię dla kota? Dobra, Przemku, rytuał wyrzucenia z armaty, szybko. Zostaw mojego kota. Dawaj go. No nie, zostaw mojego kota. W sztorm, z drugiej strony. O nie, Przemek, wracaj. Jak poleciał. Przemek. No nie, Przemek poleciał. A jak się wasze koty nazywają, przypomnijcie mi? Mój jest Jarosław. Sebastian. No, a mój Przemek, no i super, Przemo. No, o, przywrócił! O, patrz, jaki Przemulek. Chodź tu, Przemysław. Ale Przemysław przez 3, macie rację, błąd karygodny zrobiłem. Przecież kot... Kardynalny. Kardynalny błąd, musisz teraz się... Teraz matura w tym klimacie. Ale żagle poszło Przemek, o, tak lepiej. Dobra. Przemek przez 3 się pisze. Wszyscy to wiedzą. Przemek przez F. 3. Dobra, Przemek, idź sobie pobiegaj po pokładzie. O, i co mi powie, po pokładzie, bo ładna pogoda jest, a ja się idę przebrać. Tu. A wziąłeś sobie jakieś stroje? Wziąłem se strój taki ładny, zobaczysz. Mój miał być złoty, ale jest w sumie gówniany. Weź no się pokaż. Poczekaj, już się przebrałem tak szybko? Jak to sprawdzić masz... w ogóle? Ej, lepiej ci było w tamtym takim z tą maską. No to jest cały set, nie mogę tego konfigurować. No bo tu tam. Ej, właśnie kurde, ja tego czerwonego też nie mogę. No nie, no, bo to jest cały, albo no pojedyncze rzeczy. Setów no. Tak, to jest cały taki secik. Aha, nie może tego. To mogłem pojedyncze kupić. No. Tylko wtedy może być drożej, nie? Bo tak to promocja. Aaa, no bo to jak tak, na pakie. Właśnie przez to wziąłem set, kurde, bo dlatego tak to działa. Promocji, nie? Kto mógł wiedzieć? Kto mógł wiedzieć? Czyli jakbym nie sobie kupił się tylko czerwoną skórę, to mógłbym sobie swoje stroje do tego dać? Ale zmieniam. Ej, właściwie jak się zdejmuje? Jak chcę zdjąć kość? A, tu się chyba zdejmuje tak. A, faktycznie. Zdejmij. Dobra! No, to kto mógł wiedzieć? Nie szkodzi.
No i teraz klasycznie, wyglądam trochę prawie jak kupsik, ale nie do końca. O, dobry dzieju. Kurde. Ty też się chyba przebrałeś, jesteś już taki kolorowy. Dobra, ja to idę po tego. Codziennie się przebrałem. Mam tyle tych skinów. Bo ty jesteś całkowicie inny styl. Patrz, kupsik, wyglądałem bardzo podobnie. Widzisz? Też tak wyglądam podobnie. Kupsik, zamarz. Ale zróbmy jakiś dance. O. Do. Dance, a ty masz brodę, weź. No i tam mam, daj spokój, no bo mam brodę. Kobita z brodą. No bo jestem piratem, no to muszę, jak na kobietę, to musi mieć brodę, jak to inaczej? No. O, musi tak być. Dobry, jak taki asasyn Arci. No jak? Reaper. O, asasyn! No. Łowca! A jaki mam skin dzisiaj? A to ja może też się może... O, to nie, to no trzeba to się przebrać. Kapitan Piotr, powiedziałem, że nie ma problemu. O, nie, dzisiaj to... ci się słyszę. No, kapitan Piotr. Inny tylko wiesz, skąd ja będę wiedzieć, który to twoje drugie konto jest, nie wiadomo. Musisz mi pokazać, kapitan Piotr, bo póki co tego nie widać. Nie, przebieram się. Okay. Dobra, daj spokój, Arci, przecież nie rozbijemy się o te skały, nie ma takiej opcji właściwie. Więc dobrze wiesz, że kupca zresztą prowadzi, jak Kuba. Coś to będzie na niego. No, więc spokojna nasza. On wie co robi. Co? Kupca, czemu on bije i leci ze ściany? Prawo. Kręć w prawo, szybko odbijaj! Co, chwycił koło i wyjebka. Ja cię kręcę, kupca, ledwo nie. Koło złapałeś i już się w skałę wrąbałeś. Może się uda, jest. Ty, no drift i teraz wow, szybko. Ale to było dobre. Szybko podnoś samemu. Szybko podnoś. Ale żeś ładny wzrocik zrobił, kurde, nie rozerwało nam statku, to dobrze. Idę wam pomóc, bo... O jest. Ładny wzrocik zleciał. Klasyczny win-win. Ej, wy wyglądacie jakbyście byli za długo na słońcu. Trochę tak. A, tu jest Snake Island. To dobra, będzie... to jaki jest cel podróży? Jeszcze raz. Co? Thieves Heaven. Idziemy, co? Robimy, tam wbijamy jakieś jak punkty. Jak wciśniesz sobie E, to zobaczysz, co mamy do zrobienia. Okej. Okay. Zobaczmy. Czyli krótko mówiąc, musimy płynąć na taką wyspę i zrobić tam kilka skarbów przeszukać, tak? Mm-hmm. A właśnie, robimy teraz te historie, czy jeszcze wbijamy te punkty flagi? Nie, to jest punkty flagi na razie wbijamy. Dobra. Czyli wbijamy to po to, żeby po prostu mieć więcej expa, jak będziemy robić te misje. Jest, jest, jest. Doskonale. Good. Dobra, ja tam jestem jak najbardziej. Za, idę sobie na bocianek gniazdo, bo jeszcze wczoraj ani razu nie byłem na bocianym gnieździe. No, co ty mówisz? No, ja mówię, a jak to... można nie być ani razu na bocianie? No, łapiesz, że ja nie byłem ani razu od poprzednich, jak wczoraj graliśmy, to ani razu nie byłem. Bladiej, mów mi, w którą stronę mam płynąć. Dobra, spoko, wiesz dobrze, że mam taką orientację, że nie mam bladiego pojęcia. No, szczerze mówiąc, a co to jest, jedna crate, jakaś głupota. To tak, szczerze mówiąc, to, że mam tą skrawek wyspy, to nie powoduje, że wiem, w którym kierunku mam płynąć, więc... Płyń po prostu przed siebie. Jest tam. Dobra. Dokładnie, wipersy tam dostają tylko osoby, które zasłużą sobie w jakiś sposób. Nie mam pojęcia jak, ale musielibyście zasłużyć. No nie, albo wysyłacie grube donaty, to wtedy dostajecie VIP-a. Kurde kręcisz, na zawołanie, no niestety, nie ma łatwo. Oj, nie. Co to jest za mała taka tutaj jakaś porcik rybacki? No. Można tam opierdzielić rzeczy, jakie mamy? Tam jest repa huntersów wbijana. Dobra, Arci, ten, pilnuj tego. Łowię ryby aktualnie, kupcon, więc nie bardzo. No to trudno. Ja właśnie, bo łowienie ryb to jest jeden z najtrudniejszych sportów. Dobra, zobaczmy, czy ja mogę ten... Ekstremalny wręcz. No, ekstremalny to mam powiedziany. W takim razie idę smażyć. A łowiliście kiedyś ryby będąc na maście? Nie sądzę. To jest mój nowy sposób. To jest twój nowy sposób. Patrzcie, skąd ja łowię ryby. Stąd tak łowią mistrzowie. Megalodon. Arci, zobacz. Tutaj na maściku sobie człowiek siedzi, chilluje i łowi rybki. Troszkę mi ten, szyja się tak nie obraca jak łowię, więc nie zobaczę. Ale wierzę, dobra, że fajnie. Przebrałem się, teraz mogę grać. Dobra, i jest łowienie, walka z rybą. A te ryby nie są łatwe. Chodź tu, rybko. Dobrze. O kurde! Jakaś waleczna! Czarnych rybaków nie używajcie, one są na sztorm. Nie. Dobra, czarny rybak, a co, można takie legendarne ryby złapać czarnymi? Nie, one są nie, na sztorm zależy po prostu. Od regionu i sztormu, no. Aaa, to robaki są sztormowe. Sztormie robaki. Kto mógł przypuszczać?
Kurde, jaka waleczna ta ryba, ona po prostu nie ma skrupułów. No do ostatniej nitki walczy, no puść się. No jakim cudem wyrwała się, przecież kontrolowałem idealnie tą rybę. Ja, łowienie ryb to jest jedna z najtrudniejszych sztuk, które nie wiadomo czy kiedykolwiek opanuje. Dobra, jak tam nasze płynięcie do celu? Don't worry, dopłyniemy. Doskonale. To złociutkie. Strzela do nas jakiś pajac. Ej, dobra, to rozumiem, że to jest ta wyspa, tak? Kupcą, tak. Jak jest czarne, to już za długo. To już nie możesz. Ej, aha, faktycznie do mnie do nas jakiś pajac strzela. Co sobie myślisz, że może do nas fikać? Weź mu tam, Archie, weź z nim porozmawiaj, bo no, jakiś groźny obracam, jest. Obracam teraz statek, strzelę, żeby ktoś się mu... na 100 km. Zaraz, niech się ktoś wystrzeli z armaty, nie? Dobra, w górę, ja się już wystrzelę z tej armaty, tylko muszę zejść. Skręcasz w lewo, aha, dobra. Auć, dobra, to tak. Już ja się z tej armaty no wystrzelę. No dawaj, bo muszę skręcać. Dobra. Może być... Lecę! Prawie trafiłem w tego typiarza. Ja też blisko byłem. Dobra. Oj kurwa, raczej tak. Wykręcimy. Archie, rozproszyć się i przeszukać teren, co nie jest... No. Ta jest. Pamiętaj, nie bierzemy cywilów żywych. Tylko martwych. Na razie złamałem nogę. No, chyba nie bierzemy cywilów martwych. No, ej, a zobacz, kurde, się Przemek, bokiem, to... Przemek z niej poszedł, lipa to gitara. Tak, Przemek z niej poszedł. Ty, chociaż... Tu dawaj. Gościu. Calculated. Nie, no bo... Teraz byś... w drugą stronę. Znam tę wyspę jak własną kieszeń. Wczoraj byliśmy tu 600 razy. Tak, 600 razy byliście? No to klasa, to no. Prowadź, jesteś, Archie. Ale marudzicie. Góra, na maszt wchodź w tego statku. Bo tu takie przejście jest, ja cię kręcę. Nie no, jeśli chodzi o kota, to Przemek tu jest szkolony. To jest jeden z tych najinteligentniejszych kotów. Więc dobra, on ogarnia tak temat. Wystarczy, tyle że... Chociaż nie, no lepiej tam wpłynąć do środka. No tak, no jak już tak, to nie będziemy tak wystawać, nie? Ja tutaj se skontroluję, ja to zrobię. Aha, no dobra, to ja zwijam ten żagiel z tyłu. Gdzie był ten szkielet? Dobra, czego szukamy? Jakiego szkieletu? Nie, tam chyba według mapy mam skarbów, szukać. No właśnie. Tak. No to mapy ma zaznaczone, ziomuś, co ty tam? Zagubiony jesteś. Ziomuś. No, tu masz ten, ja tam ci teraz popatrzę na tą mapę. I ja ci powiem, to ja ci... czy to jest. Tak, żebyśmy się... Patrz, chodź Bladdy za mną, to ja ci pokażę, bo ja mam taki specjalny punkt tutaj, gdzie się orientuję w ogóle na tej wyspie. Dobra, już do ciebie idę. Weź tam, Archie, nie ten, zaczekaj na mnie. Nie rób nic głupiego, już do ciebie idę. Nie? O windę, no. Dobra. Dobła. Dobło, siedź na tym statku. Dobra. Szkielety. No, zaparkuję ładnie. Szkielety, dobra, Przemek ich załatwi. Przemek, atakuj! Dobra, idzie ten punkt orientacyjny, jest. A, że takie wystające... Przemek, bierz ich! Gdzie jest Przemek? Ach, pewnie zabija. Załatwi ich, klasa. Pewnie zabija kogoś. Dobra, i to jest taki cepel, jak tak? Jak teraz odpalasz mapę, to jesteśmy przy tym X-ie dokładnie na środku. O, no to dawaj, no to kupiemy to. No, poczekaj, jak ja pójdę się... z drugiej strony, tak najbardziej to gdzieś tu, na prawo. Co, nie? O, znalazłeś, no. Widzisz, intuicja, wiedziałem, że od razu nice, jest tutaj. Nice. Proszę to zostawić. Dobra, jedno ten, to ja patrzę na mapę już. To jest już beretem, za mną! Następne skarby, no. I potem na plaży na dole, to ja zeskoczę na dół na plażę od razu. Tam. A, bo to jest na dole na plaży, a to są dwa na plaży. Jeden jest tu gdzieś, a drugi jest na tak, dole. Tak, tutaj koło tego szkieletu, co strzela z tej armaty lamsiarskiej. Ja jestem tu, w tym miejscu jestem, ale z gałganiłem. Dobra, gdzieś tu jest, co nie? Masz to? Znalazłeś to? Nie. Już sprawdzam. Jak popatrzymy na dół, to powinien być taki... Most, o, tak, jest. Na wprost tak, mostu. To tutaj gdzieś. Tak, to tu. Nie to... mogę się wbić, bo jest skała. No bo nie możesz kopać tam, gdzie jest skała. Musisz znaleźć trochę ziemi po prostu. O, ja ci zaraz znajdę to. Nie, poczekaj. Dobra, zaparkowane. Gdzieś tak, tu jest, co nie? Dobra, zaraz to znajdziemy, musi gdzieś tu być. No. Chyba, że niżej, kurde, bo tam też jest na dole piasek. Poczekaj, spójrzmy jeszcze raz to dokładnie. Tu jest to będzie tam na dole chyba, Blady. Ach, podstępna gra. Dobra, to do wody skaczemy, dawaj, siup. I myk prosto do wody. Pełna kulturka. Uah. Dobra, zaraz tu przeszukam, muszę Facebooka wyłączyć, bo mi gra tu cały czas. Bo gałgan nie zamknąłem jak zwykle stron. Co? Nieważne. Dobra, altabuje, dlatego. Tak, to go słychać w grze też, no. Tak, jak altabuje, to mnie słychać w grze. Już mnie normalnie słychać? Aaaa,
plany i wejście. A teraz normalnie? No, o, teraz jest dobrze. Dobra, bo altabowałem i tak wyszło, no dajcie spokój. Mamy Gold problem, sense. Nie ma tego skarbu. Ej, znalazłem coś tu. No, znalazłem. O Boże, mam wybuchową beczkę! Uciekaj! Uciekaj! Strzelaj mu po nogę. Poczekaj, już! Shotguna strzelam, a nie! Kurwa! Co się będę ograniczał? Zero ograniczeń. Ej, to znalazłem, to był ten diament? Tak, to było to, no. Widzisz? I teraz? Za pierwszym razem. Przemek! Wow. Teraz plaża jeszcze jedna tutaj. Dobra, Bloody, to oddaj mi ten diament. Ja go oddam, a ty szukaj skarbu. Dobra, to masz tutaj. Położę ci tutaj. To już easy. Teraz już easy, bo mamy Przemka. Przemek, jeśli chodzi o skarby, to ma nosa. Ej, ten, a będziemy zbierać te skrzynki, skarby z tych flag. O, siemonko w ogóle, Fox, siemanero. Siemka, no, siemka. Będziemy horderców robić? No, już włączyłem, już włączyłem. Bo te skrzynki tylko u horderców sprzedasz, już nie? Włączyłem właśnie Facebooka. Zna Reaper Side, dzięki za info, miło mi się widzieć, Foxik. W środku normalnego regionu. Postaram się być bardziej komunikatywny, jeśli chodzi o czacik, więc jeszcze raz witam. To się opłaca, jak pod flagą Reapersów biegasz, bo wtedy jest dobry boost do tego, do pieniędzy. Więc jeszcze raz wszystkich witam, kto koło jeszcze nie witałem. Sea of Thieves gramy, czyli grę o piratach. Jest tam skrzynka za przynajmniej 10k w zatopionym statku. Nie za 10k. No może jak masz piąty level flagi hordersów, to tak, ale... No tak, no na hordersach można dobrze nafarmić sobie hajs, no ale my w tej chwili pod Ateną pływamy, więc... Nie, takie nasze skupienie. Ale i tak nam chyba hajs aż tak nie jest potrzebny. Dobra, nie, Kubi... No, hajs, ja wolę repkę od hajsu. Kubi, co się dzieje, Kubi? O co chodzi? Jaki masz problem? Kubi, o co chodzi? Jaki masz problem? O co chodzi? Co się stało? Czy wygracie w inną grę, czy o co chodzi? No, Kubi, no powiedzmy tak, no byliśmy zajęci kopaniem skarbu, a ty byłeś na statku. Nie słyszałem, co krzyczałeś do dobrodzieja. No, teraz możesz powtórzyć, jestem koło ciebie. Zobacz, i ten, zbierać mi te mięso, kurczaki i świnie węże. Widzisz tam na horyzoncie takie flary w górę lecą? No widzę, to co, fajerwerki? No to o to się pytałem. A co to jest, no Kubsik? A no właśnie, trzeba było słuchać, kurde. No Kubsik, weź mi powiedz, co to jest, bo ja nie wiem, co nie, no byś powiedział. To jest zatopiony statek tajny, do którego możesz się dostać tylko płynąc w pław stąd, więc no, jak chcesz, to możesz... Nie żyję, jak ktoś jest na statku, to please, please. Powiedz mi, co ty zrobiłeś, Archie, no. No bo tak zaparkowali, spróbuj sobie wejść co? Teraz na maszt. Na temat mojego parkowania to się proszę, nie odpowiada, jest idealnie zaparkowane. No, też tak uważam. Nie da się tej beczki na maszt położyć, bo jest. No to nie kładź ją na stat, tylko położ ją w jakimś centralnym miejscu. Faktycznie. No mówię, no kurde, nie da się. No bo dobrodziej już nie parkuje kotwicą, tylko tym sufitem i tam taki haczyk jest. Tym właśnie, bocianim gniazdem parkuje, heja. No i dobra, no to w sumie mamy wsio wszystko, to spadamy stąd? Tak, no jeszcze płynę. No. I te węże, kurczaki i świnie zabijać, bo potrzebujemy mięsa. Dobrze, jak będziemy widzieć. Dobrze, no. Zabijemy na bank. Spokojnie, jeśli chodzi o polowanie, to możesz na nas liczyć, dobrodzieju, a teraz chyba wyruszamy. A wzięliśmy skrzynię z windy, też u góry? To taką, co pierwszą wykopaliśmy? Tak, wzięte. Szczerze mówiąc, to nie mam pojęcia, bo ją zostawiliśmy tam, dobra, więc nie możemy mieć... Żagle, żagle. Wziął, to spoko. Czy już zrobiliście, czy nie? Dobra, rozwijać żagle, tak? Czy nie zrobiliście? Zebraliście wszystkie skarby, czy nie? No chyba tak. Chyba jest jeden na windzie, tak mi się wydaje. No to... Ale to jest skrzynka, a nie skarb na windzie. No ale to jest ten ze skarbu. Bierzcie go. Z zakopania. Tak, to jest ten, kurde, to jest Ateno, to bierzcie go. Jaki, no to jaki skarb na windzie? Jaka tu jest winda? Przy windzie wykopaliśmy pierwszy skarb, Bloody, to go zostawiliśmy na... To zostawiliśmy go jednak? Ja cię kręcę, to nieźle, dobra. Dobra, no to nie płyń, to zwijaj te kurde. No ja tylko ten, biegnę. To bocianie gniazdo robię, nie, bo... to nie jest dobry wystrzał, Bloody, to jest... Co? Tak, to perfekcyjnie, tu chciałem... No... tu chciałem właśnie wylądować. Bo przewietrzyć się musiałem troszeczkę, dlatego tak... Czekaj, rozumiem. Też lecę. Ale dobrze leci, kolejny. Co nie? Jest Kuba dobry lot. Kuba lepiej leci. Ej, Kuba jakoś lepiej poleciał. Przynajmniej bo wylądował Kuba elegancko na dół. Lepszy wiatr pod narty. No. Ma lepsze gdzie ciuchy, bardziej lotne. Umie sterować podczas lotu, niezły jest. To nie ta. I co, znaleźliście? Tamtą skrzyneczkę? Już, zaraz. Dawaj mięso. Jak ja mam fulla, to czekaj, to muszę coś zjeść. Dobra, to bierzcie tą skrzynkę i jak to się mówi, zawijamy się stąd. Nie ma co czasu tracić na takie ten... O, chodź tu kupcą też, bo jest wybuchowa też. No i lecimy do domu. Dobra, Devil's Reach teraz potrzebujemy. Zjadłem mięso. Dobra, czyli co? Rozumiem, że mamy tutaj kolejny cel. Devil's Reach, tak? Jest. Powiedz mi, dobra, a my tą reputację to zdobędziemy, jak dopiero odwieziemy te wszystkie rzeczy? Nie, już dom rośnie, zobacz.
Znaczy, to teraz, teraz nie zobaczysz, ale jak podejdziesz tutaj na tył, nie? Mhm. Poczekaj, gdzie ty jesteś na tym statku? A. No tu, gdzie przy kole kapitańskim, gdzie jestem. Dobra, no, już, a na kole kapitańskim, no już idę. No to za mną, za moimi ple... Który tu żyga? Kurde, kto to zobrzygał? Ja cię kręcę. Chwila nie uwagi, Kuba zjadł jakąś rybę surową. Tam no. masz z tyłu taką flagę, nie? I no jest, widzisz, jest. Że jest jedna taka kreska takie pod tą czaszką, nie? No jest jedna kreska, to no. jak będziemy mieli drugi poziom, to będą dwie takie kreski, aż zrobi się pełny taki okrąg z tych kresek. A jak za każdym razem, jak podnosimy jakieś takie skrzynki, takie... Pokaż mu, Arci, w tym, w tych skarbach, dobra. Która to jest Atena. To są te świecące na lekko tak zielono-niebiesko to. Okej, okay. No. I to są Atena, dobra, bo widzę ten symbol. Jak je podnosimy, no to wtedy nam rośnie właśnie reputacja flagi, no. Ale to musimy je, a to może lepiej je cały czas podtrzymać, kłaść, podtrzymać. Tak, to tak się działa. Dokładnie. Dokładnie. To tak się działa. Twórcy tego nie przewidzieli. No, to ja będę podnosić i kłaść, a wy będziecie tymczasem ten pływać sobie. Dobra, żagle w prawo. Right. I zdejmijcie to mięso megalodona z tego, z kuchenki. Zdejmijcie mięso z ognia. Czekaj, Brady, mniej. Mniej. Bo łapało, o, tutaj łapie. Zahaczymy, kurwa. Dobra, mi się to wydaje, że to już rzut beretem jesteśmy do tego ten misji. I to jest no, tak, to są. A to są takie misje, takie pierdołki, co nie? Typu zdobądź znaczy, coś tam. Te nie są. Znaczy i tak to nie byłyby misje, które ty byś w stanie kupić, bo nie masz legendy, nie? To są cały czas legendarne robimy, ale takie pomniejsze legendarne, nie? Aha, a po legendarne różnią się od normalnych tym, że są trudniejsze, czy więcej ekspa się dostaje? Więcej hajsu, więcej ekspa, więcej do roboty. Te podstawowe misje są nudne jak. Dla lamusów są, dla biedaków. No i bardzo dobrze, że legendarne misje tylko only robić. Takie są zasady. Jak robić misje, to tylko legendarne. Dobra, teraz też potanczę trochę. Kurde, klasyczny win-win. I płyniemy. Wracajcie, tchórze! No, kotwicę na chwilę. Dawaj, bo Bloody wypadł. Dobra, sam se dogonię was jeszcze, zobaczycie. Na chwilę człowiek się zrelaksować chciał, już go wyrzucili sam za burtę. Sam się pali na tej wyspie. To ja, dobrodziej. Tak jest gorący po prostu Kubik, dlatego. Lampion tam. Kubik jest po prostu taki gorący, dlatego się tak pali. Mówię ci. Dobra, podwijamy żagle. Wszyscy do żagli, podwijamy. No, Arci mnie wyrzucił. Tutaj płynę w oceanie jeszcze. To nie, to będzie kotwica. No jak nie ma, to kotwica. Nie, no ja już podwijam. Dobra, kotwica, rzucaj kotwicę. Rzucam, poszła. Serena jest? To jest jakiś statek w takim razie. Nie, w sensie u mnie, bo mnie Arci zrzucił gość. A. Ted, spokojnie byśmy wyhamowali. Za szybko ta kotwica. Mogliśmy później tą kotwicę rzucić, tak ideolo. Dobra, podwijać żagle i podnosić kotwicę. Żagle podwinięto. Dawaj kotwicę. O, migrację serwerów. O nie! Nic nie robi. Nie zniknie nam nic? Nic nam nic nie zniknie? Nie. Elo, pozdrowisz mnie i mojego kolegę Karola, a i może Wipek. 5 zł. Ola, Ofal, 1. Dziękuję ci za zadanie. Cika, oczywiście pozdrawiam ciebie. 5 dla ciebie. Pozdrawiam też twojego kolegę Karola. To tak, Wipa. Kotwica w górę. Nie kupuje się za 5 zł. Cebula, to Wipa dostaje się za takie regularne wysyłanie. Czyli to? Ja, jak zobaczę, że Cebula. Faktycznie grube donaty się posypały, to wtedy mogę powiedzieć o, gratulacje, zasłużyłeś na VIP-a. Tak czy jak, dziękuję ci za donatecika. Piąteczka cieplutka dla ciebie. Nie skojarzyłem nawet, co to za chłop. Kto tutaj biega? Ja tu biegam. Nie, czekaj. I mój Przemek biega oczywiście. A, to Jarosław biega. Ja, teraz Jarek sobie biega, no. Przemek! David, a tu jest zagadka. Tak, tu jest zagadka. Something lies hidden. O. Tak, no musisz ten rozwiązać zagadkę, Kubis. Jak tam się czujesz w rozwiązywaniu zagadek? To jest pewnie tak ja jakaś... się dobrze czuję. Tak średnio bym powiedział. Tak średnio bym powiedział. Ej, no. Dobra! Pierwsza zagadka to, że coś jest na tej wyspie ukryte. No to proste. Tak, musimy jednak dotrzeć. To jest pierwsza część zagadki. Coś ukrytego jest na tej wyspie. Warto zbadać. Spadaj mi to. Dobrze, papier tu jest wytrzymały i pod wodą się nie niszczy, całe szczęście. Bo to pergamin. Ej, gdzie się kupuje te outfity? Dokładnie. Dla 1K golda, żeby mieć VIP-a, co najmniej. Fox ma rację. Dobra, 1K golda, please. Bez tego?
To jest ta sama wyspa co kiedyś. Dobra. No, albo w menu, nie? Jak to jest ta sama wyspa, to to jest w jaskini. No to co, gdzie światła jest mało? To nie, Sebuś. Dobra, tam. To szybko. Ej, tu jest jakiś, jakaś typiara. Ciekawe, czy można od niej wyżebrać jakiś darmowy ten. Dobre koty. Alkohol jakiś darmowy. No. Dawaj tutaj o, towary. Znalazłem, Sebuś. Będziesz musiał sam teraz kroczyć. A on gadał jakiś pierdołek, myślałem, że można od niej coś wyżebrać, a tu nic ciekawego. Dobra, nie chcę już z tobą rozmawiać. Ale faktycznie, skrzyneczkę ma. No. Weźmiesz harpunem tą skrzyneczkę? No, jak będę miał w zasięgu, to ta. Dobra, Arcis, jak tam znalazłeś tą jaskinię? Właśnie szukam dziury w górze. Kurczę, czy to musi być, myślisz, że to będzie w jaskini? Kolejna wskazóweczka? A, 100%. No, daję sobie łeb uciąć. Oj, no wysoko tutaj uderzasz. Nie miał głowy, gościu. Żebyś właśnie głowy nie skończyło się, że nie będziesz miał głowy. Dobra, ja tutaj przy okazji okradnę kilka tych tutaj skrzyneczek bezbronnych. Znalazłem trochę mrocznych robaków, więc jest gitarka. I świnie dziką, o! Zbieraj świnie dzikie. Nie, nie sięgnę tego. Mam wejście. Jak to nie sięgniesz? Strzelasz w to. Nie ob... O, dobra. Znalazłeś? No statek musimy się rozbujać. My już do ciebie, co, Arci, my już do ciebie z Przemysławem biegniemy tam. Więc tam się trzymaj. O, świnia. Ja już do ciebie tam biegnę, bo ty sobie coś czujesz, że nie poradzisz sobie z tym wyzwaniem, jakim się jaskinia. Może tak być. Może jestem sprytny, o ale... O kurde, jak ona jest kitrana ta jaskinia, taka w krzaczorach ukryta. Masz, Sebuś. Ej, Żyga, o nie, o biedny kot. No dobra, no jestem w środku. Surowym mięsem kota karmi, no. To dawaj dalej. Czemu karmisz kota jakimś surowym mięskiem? O, koty no nie są takie. Koty lubią surowe. Sam jesteś i surowy, jak ta, sam zjadaj surowy. Odpalaj mandolinę. Uuu, mandolina. Dobra, odpalam. Gdzie jest moja mandolina? Poczekaj, to jest to? Nie, ale nie? Może być. Może być? Dobra, może odpalam. Być, może być. Myk! Wow, chyba jakiś mroczny duch obudziłem tą mandoliną. Za dużo basu. Za dużo basu, dobra, okay. Czas na coś. Czas na disco. Only the monstruosity legend unlocks what you crave. Six pieces. Dobra, jak tam nasze ten legendarne odkrywanie z tych? Dobra, only the monstruosity. Czy to jest po prostu tu znowu? Co, myślisz, nie, no, że w tym samym miejscu? Wydaje, szkielety! Powtarzają. Kurde, są strasznie potężne te szkielety. Dobra, jak myślisz, jakie jest rozwiązanie następnej zagadki? Jakiegoś monstrualnego kogoś trzeba znaleźć, Bladi. Ale Discake! To dobrodzieja! To? Chyba jesteś potrzebny! Monstrosity Legend. No, musisz być legendarny, legendarny człowiek tu musi chyba przyjść, żeby odblokować kolejną część. Całe na świnie poluje. Dobra, dobrodziej, bo jesteś nam potrzebny do rozwiązania zagadki. Dobra, jest nas trzech, damy sobie radę. Nie, tylko legendarny dobrodziej może to zrobić. Tak, zagadka plecie. Ja jestem prawie legendarny, może być? Dobra, prawie legendarny? Nic nie ma o prawie legendarnych ludzi, jak napisane. To kupcą prawie znajdziemy wtedy. To prawie znajdziemy. No to chodźcie, prawie znajdziemy. Dobra, kupcą, w takim razie szukaj. Szukaj, kupcą, musi gdzieś to tu być. Tak przynajmniej głosi legenda. Elo, elo, real nightmare, elo, elo. Only the monstrous sea legend unlocks what you crave. No to monstrous sea legend, no to kraken. No, kraken, i teraz no. Z tego miejsca east by northeast. Pa. Tu. I teraz tu kopę. Kurde, no. Jaka intuicja. No i widzisz jak kurde, o nie! Prawie, kurde, kupcą. To są te, jak coś tylko zielony. Szybko, dawajcie zielony promień. Zieloną? No właśnie nie ma. A jak to się robi w ogóle? Jak się zmienia kolory lamp? Musisz mieć no taki musisz promień. Zginąć. Jak zginiesz od szkieleta, to jesteś, to masz zielony wtedy na statku. Na a statku. Co ciekawe, on dostaje. Dobra, biorę go na siebie, kopcie. Dobra, dobra. Bo ciągnij Garci, zabieramy skrzynię i tyle. A ja... O, Sebastian przyszedł nawet, ale widać, że się boi, strachliwy kotek. Dobra, wyprowadzę go. Zostaw Sebastiana. Dobra, to sobie tu popływa. Nie wsadzaj do armaty, gość. Dobra, wsadziłem go do wody. Bo dawaj, to chod pływający. Szkielet. Dobra, Arci, odciągnij go, a my zabieramy towar. Dobra! Sebastian, uciekamy! Dobra, Przemek, chodź, spadamy z tego miejsca, z tego padołu. Z której strony statek jest? Tam, gdzie ty, dobro? Tam... Ta. Nie, no co ty, tędy, gdzie ja biegnę. Mówię ci. Nie, no, to jest przez wodospad się biegnie. O, bo to jest sekretne wyjście w ogóle. Klasa.
Ej, ale w środku to faktycznie było ciemniało trochę, tutaj już tak zakładnie. Mm-hmm. Ej, to jest jaskinia, gościu, to co ty sobie wyobrażałeś, że oni tam elektryczność mają? No w końcu gościu, którzy jakoś muszą tam żyć, to jak to tak bez elektryczności? Kupson! Na pewno mają elektryczność. Internetu, komputera? No. Jak to tak bez internetu i komputera? To sobie nie wyobrażam tego nawet. Bez sensu, kurde. Dobra. A gdzie jest mój kot? On płynie? Czy on był chyba obok mnie. Chyba o, patrzcie, Przemek już czeka. A, gitara, Przemek i znowu Bladeusz i Przemek, doskonała robota. Ooo. No i chyba kolejna misja zrobiona. My to zaraz dobra, chyba... mamy drugi poziom flagi. I mamy jedną... O Jezu, wracamy na ten, na tamtą wyspę, co byliśmy. 7, dobra. No. 6 skarbów do wykopania. Ten, właściwie jak się zdobędzie reputację całkowicie, to ona już nie spada, czy jak to tam jest? Spada, dopóki statek ci nie zatonie. Jak statek ci zatonie, to od nowa. O kurwa, to słabo trochę. No, dlatego trzeba pilnować swojego. No, dlatego nie możemy, za wszelką cenę nie możemy dać się zatopić. Musimy walczyć do ostatniej kropli krwi, albo nie, no dokładnie w sumie, tak, i za wszelką cenę. Swoją drogą, Archer. No. Co się stało? Nic nie widzę, nic nie widzę przed sobą. Statek, ej, czy ty przyrąbałeś, będziemy, czy przyrąbałeś na bieliznę, wleciałeś? Nie wiem, czy przyrąbałem, bo nic nie widzę, bo żaglów nie ustawiacie. Ja cię kręcę, no jak nic tam bieliznę wleciał. Weź wodę, Archie. Wziąłem. Dobra. No, co żagli nie ustawiamy? A. Dobra, no. Przepierdolimy się tędy, przepierdolimy się lekko. Chyba znowu dziura. O, chyba cyk. Znowu mielizna. No. Dobra. Łatwo, przepłyniemy przez to. Ja cię kręcę, nie, cały statek zatopiony prawie. Nie ma, no. Dobra, no co? Dobra, to idziemy na górę obok tego dobrodzieja, patrz. Dobra, I zobacz, Arci, patrz to. I dab on them haters, bo wow! Nie dab! Wow! Kupsik! No to ja widzę, że klasa. Jakieś... Ej, to jakieś nowe motki, tak? Kupiłeś? Ja mam jakieś takie. No, kupił nie, za grube pieniądze. No ja nie mam niestety. Mogę zrobić tak, nie co wiem, najwyżej. Co to znaczy? Mogę to zaklaszczyć. Kręcisz? Nie wiem, to jest jakaś dodatkowa, którą mam i jeszcze join us. Nie, to jeszcze nie kupowałem nowych. Ty, w tej chwili to wygląda jak Palpatine. Kurde, jakbym żydził coś. Jak nie wiem. Jak Palpatine, gościu, a nie. No, jakbyś żydził, co nie? Daj mi grosza. Trochę tak, daj mi 5 zł na piwerko, tak to trochę wygląda. Together. Nie, no mówię ci, że ten, on 5 zł na piwerko chce dostać. Taka jest prawda. Poratuj. Kierowniku, poratuj, bo tu biedny jestem. To jest taka na tej zasadzie. Hello. Gruby se siedzi. Dobra, i patrz na jak kotki o, nasze przyszły. Sebastian, no. I patrz, Przemek i Sebastian też jest, wszyscy są. Jarosław. Ej, Archie, czemu nie masz własnego kota, ja się pytam. Bo nie mam pieniędzy, nie dostaję tylu donate'ów, co wy. Kurwa, Archie, ja pierdolę, no. Widziałeś, że żebram. Kurwa, ja pierdolę, Archie, no. Ale kota, żeby nie mieć, że, no wiesz co. Co jak co, ale spokojnie. Są jakieś zasady zdrowego no rozsądku. Trochę wstyd, no. Trochę wstyd, co jak co, ale... Zrobimy Atenę, to się dorobię. No. Mam nadzieję. No. Weź chociaż papugę, jak na kota cię nie jest. Właśnie, papuga tańsza jest w sklepie, to byś wziął chociaż świnie papugę. Świnie złapie do klatki. O, ale jakby świnie można... A no, można mieć świnie? Zwierzek. Nie, można. Nie można mieć świnie, ale możesz ale do klatki no, świnie se złapać. No to taką świnię też musimy mieć w takim razie. Będziemy wtedy świnie sobie mieć i też nazwiemy je, i Bartek nazwiemy świnie wtedy. Tak. Bartosz. Bartosz, świnia. Bartosz, eś.